Była żona Kondrata skomentowała jego małżeństwo z Turną. Zaskakujące słowa. Marek Kondrat zadebiutował przed kamerami mając 11 lat. Przez wiele lat rozwijał swoją karierę aktorską zarówno na wielkich ekranach, jak i na deskach teatralnych. We wczesnej dorosłości wziął ślub i doczekał się dwóch synów. Wieloletnie małżeństwo jednak się rozpadło, a Marek Kondrat po raz kolejny się zakochał. Była żona postanowiła w końcu zabrać głos w tej sprawie. Marek Kondrat ma za sobą dynamiczną karierę. To słynny polski aktor teatralny i filmowy, ma za sobą również epizody w roli piosenkarza, prowadził także własny biznes. Swój debiut przeżył mając zaledwie 11 lat, kiedy wystąpił w filmie Historia żółtej ciżemki. W 1972 roku ukończył Akademię Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, co pozwoliło mu rozwinąć skrzydła w aktorstwie. Wielkie sukcesy osiągnął m.in. rolą Adama Miałczyńskiego w tytułach Marka Koterskiego, czyli Dom wariatów, Dzień świra oraz Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Łącznie zagrał w dziesiątkach filmów i spektakli, a za swoje sukcesy otrzymał wiele nagród. Zdobył m.in. tytuł Gwiazdy Sezonu w 1987 roku, dwukrotnie został laureatem Złotej Kaczki, a trzy razy dostał Wiktora. Aktor zakończył swoją pracę zawodową w 2010 roku. Marek Kondrat dwukrotnie brał ślub. Pierwszą partnerką aktora była Ilona Ludgarda-Gagajek, którą poślubił w 1972 roku. Mężczyzna miał wtedy zaledwie 22 lata. Para doczekała się dwójki dzieci, w ich rodzinie pojawiło się dwóch synów, Mikołaj i Wojciech. Niestety, po niemal czterech dekadach, małżeństwo Marka Kondrata i Ilony Gagajek się rozpadło. Wyrok rozwodowy zapadł w 2009 roku. Kilka lat później aktor postanowił związać się ponownie. Jego druga partnerka to Antonina Turnau, autorka książek i prowadząca słuchowisk oraz programów telewizyjnych. Kobieta jest młodsza od Marka Kondrata o 38 lat. Para wzięła ślub w 2015 roku, a trzy lata później przywitała na świecie córkę Helenę. Jak zdradził aktor, ojcostwo po 70 roku życia było dla niego zbawienne, a całe życie marzył o córce. Okropnie lubię, kiedy wyciąga mnie na spacer i kiedy bierze do swoich ulubionych roślinek, bo też pasyjnie lubię je oglądać. Mówimy o kwiatkach, które rosną, dotykamy lawendy i rozcieramy ją w dłoni, by poczuć zapach. Jej reakcję uwielbiam, po prostu, opowiadał Marek Kondrat w rozmowie z Tygodnikiem Powszechnym. Była żona Marka Kondrata zabrała głos. W tym roku minie 15 lat od rozwodu Marka Kondrata i Ilony Gagajek. Zdawałoby się, że wszystkie rany zdążyły już się wygoić. Choć przez wiele lat pierwsza żona aktora nie wypowiadała się na temat kolejnych życiowych wyborów byłego partnera, postanowiła wreszcie przerwać milczenie. To pozytywna wiadomość. Moja reakcja wypływa z filozofii. Żeby nie przywiązywać się ani do rzeczy, ani do miejsc, ani do ludzi. Kropka. Sytuacja ma zawsze rację, bo jest, bo się zdarzyła, czy dobra, czy zła. Należy żyć chwilą obecną, nie oglądać się za siebie. To daje największą siłę. Skomentowała drugi ślub Marka Kondrata pani Ilona na łamach tygodnika Świat i Ludzie.
Chciałoby się powiedzieć, że słowa pierwszej żony aktora są w pewien sposób pokrzepiające. Chyba minione 15 lat rzeczywiście pozwoliło na ostudzenie wszelkich emocji związanych z parą.